Witajcie, moi kochani. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się świadomymi snami. Oczywiście, poza definicją, mówię, że sposób ich wywoływania, a na sam koniec przeczytam sobie fragment tej oto książeczki, który właśnie odnosi się do świadomego śnienia. Oczywiście, tylko że nim przejdziemy do konsensusu, o lajki, suby i zostawię komentarze z propozycją tego, co byście chcieli w następnym odcinku. Oraz pytanie, czy będzie to tło z półkami przy biurku, czy raczej przy szafie, tam gdzie mamy szary kocyk. Tak, tak, żebym wiedziała, co bardziej Wam odpowiada do oglądania. Przepraszam za przedługi wstęp, lecimy. Zaczynamy od definicji. Świadomy sen to sen, w którym śniący zdaje sobie sprawę, że śni. Właśnie z tego powodu klarowność myśli, dostęp do wspomnień, zjawy oraz świadomy wpływ na treści snu mogą być kontrolowane. Inne nazwy na świadomy sen to sen jasny, sen przejrzysty, sen wiedzy. Techniki wywołania świadomego snu są różne. Jednak wszystkie wymagają odpowiedniego treningu, pozytywnego myślenia i cierpliwości. Co to oznacza? Oznacza to w dużym skrócie to, że możemy na przykład przez rok, dwa, trzy, cztery próbować i nam się to nie uda z różnych powodów, bo na przykład nie mamy dobrej dyspozycji albo wybraliśmy złą metodę, bo również trzeba pamiętać, że metody nie działają tak samo. Nie każda metoda działa w ten sam sposób na wszystkich, niektórym osobom może coś nie podpasować, może się po prostu nie udać, nie wyjść, więc trzeba o tym pamiętać i się na tym skupić. I po prostu dobierać te metody, zmieniać, ale też nie podawać je za szybko. Niektóre osoby łączą, mieszają te metody i to dosyć skuteczna taktyka, bo po prostu pozwala w dużej mierze osiągnąć po prostu jak najlepsze efekty. No. Tylko w ten sposób możemy wywołać stan świadomości we śnie i utrzymać nad nim kontrolę. Rzadko zdarza się, aby ktoś w naturalny sposób uzyskał świadome śnienie bez stosowania specjalnych ćwiczeń. Techniki wywołania świadomego snu możemy podzielić na trzy kategorie. Metody psychologiczne, których jest najwięcej. Metody fizjologiczno-farmakologiczne, które opierają się na mości cyklu snu i czuwania, czy wpływie substancji psychoaktywnych na marzenia senne. Te metody są dosyć niebezpieczne, bo niektóre rośliny mogą być trujące, źle zastosowane, podawkowane mogą nie mieć korzystnego wpływu. Tutaj trzeba znać umiar, no i po prostu się pilnować. I nie zaleca się dla osób, które zupełnie znają się na ziołach, próbowania tego typu rzeczy. No i oczywiście zostaje nam jeszcze kategoria inny, gdzie są wrzucane wszystkie różne rzeczy. Zaczynajmy, a więc przykładowymi rzeczami. Autosugestia. Najprostszy sposób na świadomy sen, należy po prostu położyć sen z intencją przeżycia świadomego snu. Często również przed tym zaleca się jakiś mały spacer. Najlepiej właśnie w nocy, żeby zmęczyć organizm, żeby podczas tego spaceru skupić myśli i wyłącznie na tym, że chcemy śnić świadomy sen. Albo skupić myśli na tym, że chcemy mieć tym świadomie śni jedną konkretną rzecz, którą chcemy uzyskać. No i to już daje co lepsze efekty. Zapamiętanie snów. W razie na to coś nam się nam śni, tak? To kwiatki, motylki, czekać historyjka. Coś się nam śni. Jeżeli zawsze pamiętamy treści snu, a zapamiętywanie szczegółów marzeń sennych to klucz do świadomego śnienia. Tego warto prowadzić dziennik snów, to należy zapisać różne rzeczy. Każdy sen po prostu. Ważne, treść snu należy zapisać od razu po przebudzeniu się, nawet w środku nocy. Istnieje obawa, że rano możemy pamiętać albo przekształcić. Takie sny po prostu potem interpretować, możemy je czytać, możemy próbować je odtwarzać potem, co pozwala nam jakby ćwiczyć mózg. Jest to najczęściej jakiś dodatek do pozostałych metod, ale sam w sobie również jest w miarę skuteczny. Od razu przepraszam Was teraz za moją wymowę angielskich skrótów i ich tłumaczeń, bo teraz się kilka takich rzeczy pojawi. Zacznijmy od techniki MILD po prostu, czyli Menanis Inductio of Lucid Dreams. Prawdopodobnie wszystko się przeczytam, ale cóż. Zdarza się. To pamięciowe wywołanie świadomych snów polega na postrzeganiu onirycznych elementów podczas zjawy i pamiętania, by je rozpoznać we śnie. Czy jakieś tam subtelne, symboliczne szczególiki, które wyłapujemy w naszym życiu, przynosimy do snu. I skupiamy się na nich, chcemy na przykład śnić, albo w ogólnym rozrachunku skupiamy się na tym, że właśnie je śnimy, je widzimy. To jest bardzo pożyteczne i no, skuteczne. Technika szamańska.
To metoda stosowana przez szamanów pochodzących z Meksyku i Kostaryki. Polega na spożywaniu tuż przed snem naparów albo polnego suszu z roślin zwanych zielem snu albo afrykańskim korzeniem snu, by wywołać świadomy sen. Oczywiście są inne rośliny psychoaktywne, które też do tego się używa, jednakże według po prostu większości to są najbezpieczniejsze. Tak i tak nie zalecałabym bez zaznajomienia się z nimi z nich korzystać. Do innych technik zaliczamy na przykład technikę chanting. Po przebudzeniu ze świadomego snu nie możemy ciałem, nawet oczami udajemy się, że jesteśmy martwi, by zwiększyć zmysł powrotu do samoświadomego śnienia. Bo chodzi o to, że ludzie właśnie często, kiedy już są w świadomym śnie, orientują się, są zatem przerażeni, budzą się, no i tragedia. Więc udajemy trupa, żeby móc powrócić, bo to nam pozwala. Ten instynkt budzenia się ze świadomego snu będzie nam utrudniał również jeszcze jeden rodzaj świadomego snu, czyli wilt, do którego przejdziemy zaraz po dwóch jeszcze czy bardziej łatwych rzeczach, bo wilt sam w sobie jest jeden z najtrudniejszych metod uzyskania świadomego snu, właśnie przez to, że nasza ewolucja próbuje nas zatrzymać w tym, próbuje tego wykonania. Teraz przejdziemy do techniki ręki. Ćwiczenie to polega na patrzeniu na swoją dłoń. Na jawie by wołać świadomy mąż we śnie. Należy powtarzać ją kilka razy dziennie, tuż przed śnięciem. Patrzenie na dłoń można po jakimś czasie przelewać wywołaniem ich obrazów wyobraźni. Czyli walczymy sobie po prostu na dłoń i próbujemy idealnie odwzorować dłoń we śnie. Inny sposób jest próbowanie czytania we śnie. Czyli zazwyczaj jak mamy tekst, mamy rozmazane. To trzeba się skupić na tym, żeby jedno słowo było widoczne i przesuwać sobie po prostu wzrok, że tu jest blur, ale to, co teoretycznie czytamy we śnie, to są tam realne słowa. To pomaga. Techniki relaksacyjne. Czyli na przykład medytacja, głównie, jakieś ugruntowanie, uziemienie i tak dalej. Ułatwiają uzyskanie świadomego typu właśnie wilt. Wilt, czyli wake into lucid dream. Wilt, czyli wake into lucid dream. Nie wiem, czy już to przeczytałam. Najwyżej dwa razy będzie. To jest bezpośrednie wejście do fazy RAM bez utraty świadomości. Technika ma na celu przełamywanie nawyków nieświadomego zasypiania. W największym skrócie. Technika VBTB. Wake back to bed. Technika przerwanego cyklu snu. Śniący budzi się po kilku godzinach, by po ponad godzinie ponownie położyć się spać z intencją świadomego snu. Akurat ta technika bardzo przypomina to, jak w dawnych czasach wyglądał cykl biologiczny człowieka, gdyż naturalnie ludzie w dawnych czasach właśnie budzili się gdzieś tak koło północy albo na kopulację lub na jakieś tam inne czynności przygotowawcze lub po prostu na zmianę warty, na kontrolę, czy wszystko jest okej. Okay. Tak było w dawnych czasach, kiedy żyliśmy właśnie z rytmem dnia, nie mieliśmy światła, więc właśnie technika VBT do tego po prostu nawołuje. No. I na sam koniec drzemka. W tej metodzie sen naturalnej. Zmożonej z senności w pewne godziny, na przykład popołudniowych. Podczas drzemki w ciągu dnia istnieje większa szansa na świadomy sen niż podczas nocnego snu. Drzemka jest